Witam serdecznie wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Jakiś czas temu powstał pomysł ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej naszemu legatowi papieskiemu, arcypasterzowi, prymasowi tysiąclecia, Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu. Pod względem zasług wszystko to powiedział już zaprzyjaźniony z nami ksiądz profesor Tadeusz Gus, a więc pod względem merytorycznym i takim fachowym wszystko zostało wyjaśnione. Natomiast mnie może uda się kilka słów powiedzieć, żeby zachęcić Państwa do składki związanej z ufundowaniem tej tablicy. Tak jak wspomniałem, jakiś miesiąc temu pojawił się ten pomysł i po zapytaniach dotyczących odlewu, bo tablica ta ma być z mosiądzu bądź z brązu, no otrzymałem odpowiedź, że taka tablica o wymiarach, jak tutaj powstaje, czyli 75 cm na 55 cm, będzie ważyć około 100 kg i koszt odlewu przeliczyli panowie jako 100 zł za kilogram, więc nie trudno sobie przeliczyć, że taka tablica będzie około 10 tysięcy kosztować. Ja podjąłem się zrobienia modelu tej tablicy, oczywiście pro publico bono, no niemniej składka musi być na ten brąz albo mosiądz. Model robię właściwie z dwóch części. Jedno to jest popiersie kardynała Stefana Wyszyńskiego, przed którym właśnie siedzę tutaj w trakcie pracy. Druga część to jest liternictwo i to liternictwo, treść tego tekstu powstała oczywiście dzięki uprzejmości księdza profesora Tadeusza. Zostało to zweryfikowane kilka razy, aż doszlifował ten właściwy tekst, który może odczytam. Ojcu narodu, Inter Rexowi, mężowi stanu, nauczycielowi i świadkowi prawdy i miłości Bożej, legatowi papieskiemu, arcypasterzowi i prymasowi tysiąclecia, świętemu Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu, dalej jest data narodzin i śmierci i następnie w hołdzie wdzięczności duchowieństwo i wierni w Chrystusie. I data 25 maja 2021 rok. Wyprzedziliśmy troszkę ten wypadek, te wypadki beatyfikacji, ale mamy nadzieję, że ta data 25 maja będzie dniem beatyfikacji Wyszyńskiego i myślimy również, że zdążymy na ten czas, żeby odsłonięcie tej tablicy miało miejsce w tym dniu bądź wcześniej. Oczywiście z wielką celebrą, mam nadzieję, i biskupią, i księdza proboszcza, który obiecał nam miejsce w Krośnie, przy farze, na murze, który poświęcony jest właśnie takim tablicom upamiętniającym. Między innymi jest już tam tablica upamiętniająca naszego świętego Jana Pawła II, więc mam nadzieję, że koło tej tablicy zaistnieje, zawiśnie ta tablica poświęcona prymasowi tysiąclecia Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu. Jeszcze raz, żeby ziściło się to wydarzenie, ta idea, no potrzebne są pieniądze. Kto może, kto czuje potrzebę, żeby w jakiś sposób odwdzięczyć się temu wielkiemu mężowi stanu, nie tylko temu świadkowi prawdy, ale wielkiemu mężowi stanu, kto czuje się na siłach, kto chce, kto czuje taką potrzebę, serdecznie zachęcam, żeby jakiś tam grosz, przysłowiową złotówkę
wpłacił. Nadmienię tylko, że w zeszłym roku, pod koniec roku, dostałem piękny prezent, 5 tomów Petersa Rajny, kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. To jest piękny dokument i na podstawie tej treści wnioskuję, że to, że w Polsce Kościół powszechny, Kościół katolicki przetrwał te czasy, trudne czasy, wtedy, kiedy posługiwał nam biskup, później arcybiskup i kardynał Stefan kardynał Wyszyński, zawdzięczamy tylko właśnie jemu. Stąd hołd i potrzeba upamiętnienia. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Do widzenia.